przyjemność, to prawda, radość, że dajecie nam tą nadzieję, że praca w winnicy pańskiej ma sens, bo jesteście owocami tej pracy. Z jednej strony oczywiście pracy w wspólnocie Kościoła, ale także waszej współpracy z Bogiem. Dlatego dzisiaj może nie trzeba mówić dużo o Bogu, bo od wielu lat poznajecie Boga, mieliście okazję tak naprawdę poznać się dzięki Bogu. Nie chcę się chwalić, ale to, że właśnie poznałem Sebastiana przy okazji Alfy w Strowance, przy okazji różnych spotkań, w tenisa, na szczęście wygrałem. Nie było łatwo. To dzięki temu właśnie Sebastian przyjechał do tego właśnie Zambrowa, które w mniemaniu ustrowężnym to w ogóle pojawia się takie pytanie, czy w ogóle to nie stało się z Polską. Wielka Ostrołęka, to pan taki zawsze. No ale właśnie w tym Zambrowie, a nie w jakiejś tam Ostrołęce, znalazła się ta księżniczka, która właśnie Sebastian poznał. To jest też jakieś potwierdzenie, że człowiek właśnie podąża za Jezusem, nie boi się jego planów. Tak naprawdę chcąc, nie chcąc, naraża się na dalsze jego plany. Właśnie tak powiem się Sebastian, prawda? Co byłby, gdyby się nie poznał? Gdzie trafił drugą dystans? Na niego. I dzisiejsza uroczystość jest oczywiście zwieńczeniem wychowania rodziców. Jest na pewno zwieńczeniem przyjaźni, miłości w rodzinie, w gronie przyjaciół. Ale także dzisiaj chciałbym, żebyście też usłyszeli, że ta wyjątkowość tej pary jest w największym stopniu uzależniona od wejścia w bliską relację z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy tak bardzo uroczyście zapamiętali, że sukces tej pary, ich przeżywanie Eucharystii, świadome przeżywanie tej uroczystości, że oni wiedzą, na co się piszą, że to jest związek, który najbardziej będzie zakorzeniony w Bogu, a nie na papierze. To jest właśnie wynik duszpasterstwa, współpracy właśnie z Duchem Świętym w dziele Kościoła. Może właśnie dzięki nim tutaj obecnym zechcą przyjąć zaproszenie, żeby wejść w bliższą relację z Bogiem. Bo co prawda nielicznie, ale miałem okazję brać udział w takich uroczystościach i uwierzcie mi, jest różnica. Ale to nie chodzi tylko o ślub, bo one zazwyczaj w miarę podobne są ładne. Chodzi o to, co się też dzieje w małżeństwie. Oczywiście małżeństwo jest w największym oczywiście wymiarze, czy jest efektem pracy nad miłością. Bóg zaprasza nas do tej pracy. Odpowiada nam chociażby dzisiaj w Ewangelii, że ta miłość, małżeństwo przypomina w części tworzenie domu, budowanie tego domu. Ci, którzy budowali, wiedzą, ile to nerwów, zmartwił ile drobiazgów, o których trzeba wiedzieć. Jak nie wiesz, to już nie idź na budowlańca, żeby ci zrobił dobrze. Musisz sam wiedzieć, czego chcesz. I dlatego, kiedy poznajemy Słowo Boga, nie musimy eksperymentować. Bóg sam chce podzielić się z nami swoją wiedzą, żebyśmy osiągnęli sukces, żeby ten dom był trwały, piękny. Do tego domu chciał się przyjeżdżać. Ja na szczęście znam małżeństwa wierzące, nawet po 20 latach małżeństwa i więcej. I to są rzeczywiście rodziny, do których chce się przyjeżdżać. I myślę, że właśnie taką rodzinę chcecie stworzyć, żeby ludzie, którzy będą was odwiedzać, mogli przekonać się, że prawdziwa miłość istnieje. Nawet tak, żeby nie przesadzać z tą teologią, to znając Sebastiana, wiem, tylko trzeba tak wytłumaczyć, że tak powiem, po chłopcu.
Maciej poprosił o pomoc. Przez Dawid Igi taki by zmienił, ale dzięki. Trochę zakryły. Ale pomyślałem sobie, że skoro sytuacja rzeczywiście zabiera się do budowania domu, to mówię sobie, nie zacznij najpierw czegoś prostszego. Wiadomo, że Marta nie chciałaby raczej ryzykować, że coś tam się zawali. Więc jest takie duże pocieszenie do Sebastiana, że jest tutaj bardzo obszerna instrukcja, jak to zrobić. Więc podejrzewam, że producent przewidywał, że to będzie dla ciebie. Ale oczywiście stać stół, tenisa, jakiś basen. Także tutaj Marta. Oczywiście jest to tylko jakiś może element taki humorystyczny, ale wydaje mi się, że blok techniczny trochę was bardziej pobudził do życia. Inne jakieś prezenty, które wam przygotowałem. Chciałbym, żeby wam właśnie przypominały, że zaczynacie ogromną przygodę, które mieliśmy my tutaj kapłani obecni. W zasadzie ta zaszczyt wziąć udział, żeśmy was poznali, że ta przyjemność tej pracy nam przynosi swoje owoce. Mam nadzieję właśnie, że może próbując na tych pracach później już zaraz w życiu takim, gdzie trzeba być podejmować bardzo ważne decyzje, gdzie leci Boże, zostaniesz ojcem. A ty, Marta, zdajesz się mamą. Wtedy już będziecie dokładnie wiedzieć, co robić. Chciałbym wszystkim pogratulować, że macie tą szansę wspólnie celebrować prawdziwą miłość. Chciałbym, żeby ten hymn, który był odczytany, on był takim jednak wyznacznikiem, jaka miłość jest i jaka na pewno nie jest. Ponieważ w dzisiejszych czasach mamy wiele różnych definicji i większość z nich nie ma wspólnego z prawdziwą miłością. Więc na zakończenie chciałbym przypomnieć, że Bóg jest miłością. I każdy, kto chce kochać, im bardziej będzie współpracować z Bogiem, im bliżej go będzie, tym będzie tej miłości miał więcej. I wtedy takie małżeństwo, taka relacja ma rzeczywiście szansę przetrwać w jedną górę, bo Bóg jest miłością. My możemy się wysycić na poziomie, podzielić wam tego życzenia, żebyście w każdym razie chcieli dzielić się tym, co otrzymacie od Boga. Thank you.
Módlmy się o ich zdrowie i pomyślność, aby bez przeszkód wypełniali swoje zadania.
się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odrobił w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode małżeństwa, które nie mają własnego mieszkania, aby jak najprędzej znalazły się u siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby przez mądre ustawy wspierali powstające rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za cały lud Boży, aby wzrastał w liczbę i zasługi. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w Tobie pokładają nadzieję i udziel im swej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości coraz ściślej jednoczeniem z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźmy, Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby. Amen. Oh.
podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Спасибо.
świata, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą wypełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Po miłości i przebaczeniu przekażcie sobie znak.
radę, bo jako młodzi księżą się przyglądamy na kościelnego, może na jakąś parafię sobie weźmiemy jednego, drugiego albo jego rodzanego może. Cieszymy się bardzo. Wszyscy kapłani tutaj dołączają szczerą, głęboką modlitwę i gdzieś tam będziemy w sercach was mieli. Cieszymy się tymi słowami, które ksiądz Grzegorz powiedział, bo też wielkie gratulacje dla rodziców za wychowanie i za taki dar wiary i miłości. Obiecujemy przede wszystkim z naszych stron. Głębokiego zaufania w Chrystusowi, też Chrystus nas prowadzi, umacnia. Matka Boża, która w każdą sobotę jest szczególnie ważna. Widać gromadzące się osoby, są takie wyburzaniec, a więc też jeszcze bardziej to podkreślone. Niech Maryja uczy was takiego zaufania, mądrości, wierności, bliskości Pana Boga na każdy dzień. Żebyście potrafili, jak ona też mówiła, wypowiadać, niech się dzieje w waszym życiu to, co najpiękniejsze, to miłości, oddania i dobroci. Gościom życzymy oczywiście udanej zabawy też. A Boże błogosławieństwo niech wszystkich nas ogarnie, nas wspiera i umacnia. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Wszechmogący niech was napełni swoją radością i błogosławi wami, waszym dzieciom. Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi wam Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Nie zatopią.